One z Wam ukażą, jak farasz waży segetyński gulasz. Abyśmy mogli uważyć segetyński gulasz, tak potrzebujemy następującej wiedzy. Potrzebujemy knedlik, a potrzebujemy segetyński gulasz. Knedlik nakroimy na platki. Wewrzemy skleniczku ze segetyńskim gulaszem. Segetyński gulasz widliczką wędamy na talerz, ale przyprawiony segetyński gulasz damy do mikrowalnej trąby. A nasze jedlo, nasz obiad jest gotowy. Talerz jest horki, jedlo jest studene, jest to tak, jak ma być.